Słychać tam z drugiej strony? Słuchajcie, przywitajcie gorącymi brawami warszawski powstaniec pan Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, batalion Zośka! Ogień Warszawo mocniej! Dla pana Majora wszyscy głośno! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Drodzy rodaci, warszawiaci, Polacy, chcę was serdecznie pozdrowić, zwłaszcza od powstańców warszawskich, jako żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Tak jak myśmy walczyli kiedyś o wolną Polskę z Niemcami, o wolną Warszawę, żeśmy walczyli z Niemcami, tak teraz nasza Straż Graniczna, wojsko i policja walczy na granicy z Białorusią przeciwko terrorystów, którzy nam przemocą chcą wepchnąć do Polski. Nie ich... Brawo! My ich pozdrawiamy, dziękujemy im za ciężką pracę, za solidne wypełnianie swoich obowiązków, obronę naszego terytorium przed obcymi siłami, które chcą go zdestabilizować. Kiedy was widzę w tak dużej liczbie pod lasem biało-czerwonych sztandarów, to serce aż we mnie rośnie, że tylu widzę patriotów, tylu niepodległościowców, którzy chcą walczyć o Polskę, o jej właściwe miejsce w Europie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Dziękuję. Dziękuję wam i wiem, że jesteście patriotami, jesteście niepodległościowcami, duża część z was jest narodowcami, oni głównie ten pochód zorganizowali, ale tak, faszystów to chyba wśród nas nie ma, a przecież nam zarzucano, a zwłaszcza pan wiecznie pijany pan Verhofstadt w Parlamencie Europejskim na nas czekał, że dziesiątki tysięcy faszystów przechodzą przez Warszawę, nie możemy tego tolerować. No ja szedłem tym pochodem, właściwie byłem widzianym na motocyklu, no ale widziałem przecież ten pochód, widziałem, że to jest pochód patriotyczny, niepodległościowy pod lasem biało-czerwonych sztandarów, ale to nie jest przecież pochód faszystowski, bo u nas w Polsce wolnej nie znalazłoby się tylu faszystów przecież,
myśmy przez tyle lat cierpieli od niemieckich faszystów, prawda, nazistów, hitlerowskich, więc skąd by się u nas miało wziąć tylu faszystów? Na pewno nie. Na pewno nie. Są narodowcy, są niepodległościowcy. Tak, więc... Proszę Państwa, zaśpiewajmy za pana majora! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Słuchajcie, ale co się będziemy rozdrabniali? 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Cześć i chwała! Dziękuję wam w imieniu. Niestety nas już niewielu bardzo zostało, więc przede wszystkim w imieniu tych nieżyjących, bo właśnie ci nasi najwięksi bohaterowie niestety polegli w czasie powstania warszawskiego i innych też akcji, prawda, albo zmarli po wojnie zadręczeni przez komunistów. Więc teraz została nas tylko resztka, prawda, która jest szczęśliwa, że dożywa prawdziwie wolnej Polski, która właściwie zaczęła się dopiero od roku 2015, dlatego że przedtem to było coś takiego przejściowego między wolną Polską a PRL-em, prawda, taki, prawda, PRL-dizmiu, dopiero teraz zaczęła się wolna Polska, ale oczywiście musimy o nią stale walczyć, żeby ją utrzymać. Więc jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za 3 latka już, jeżeli dożyję, to dożyję setki. Także dziękuję za ten... Brawo! Najlepsze. Brawo! Wszystkiego najlepszego życzę. Dziękujemy! Powstanie warszawskie, to zapraszam Błażej Grzegorczyk, chodź do mnie. Z Zelowa koło Bełchatowa. Powitajcie go gorąco. Błażejem występujemy już od pewnego czasu. Także myślę, że ugrasz ten utwór. Piękna pieśń, kochani. Orzeł biały.